Witajcie, moi drodzy przyjaciele. Znajdujemy się teraz w Jagniątkowie. Idziemy niebieskim szlakiem na Czarną Przełęcz. I tak czuję, że będzie przesłanie dla nas wszystkich. Nie wiem od kogo, nie wiem jakie. I w sumie to bez znaczenia. Po prostu cieszę się tą piękną przyrodą, którą postaram się wam również pokazać na filmie. I tak, aby tak naprawdę poczuć siebie teraz przez chwilkę. Poczujmy siebie po prostu. Pocieszmy się sobą. Pocieszmy się z własnym wnętrzem. Tym, co tam jest. Nie tymi problemami, tylko tym Bogiem, który jest ponad tymi problemami. Który jest we wnętrzu każdego z nas. I jest cały czas. Czeka tylko na odkrycie. Ten Bóg czeka tylko na chwilę uwagi. Aż zechcesz na moment chociaż odłożyć sprawy tego świata na bok, aby wejść do środka w siebie. I to właśnie chcemy zrobić teraz. Wejść do siebie. Wejść do własnego wnętrza. Nie uciekać, nie walczyć, tylko po prostu wejść. Nie ma ku temu żadnych przeszkód ani barier. Tylko ludzki umysł, który cały czas próbuje swoje trajkotać w kółko. Tylko on może być kiedykolwiek przeszkodą. Jeżeli uwierzysz, że on jest przeszkodą. Ale możesz też go zignorować i wtedy przeszkodą być przestaje. I zaczyna być zwykłym odgłosem otoczenia, jak cała reszta tego świata. Idziemy dalej. No i znalazłem dobre miejsce do kręcenia. Dzisiaj będzie przekaz od Saint-Germaina dotyczący prawdy oraz złudzeń. Prawda. Złudzenie. Prawda i kłamstwo. Pokażę wam różnicę między tymi dwoma za momencik. I umówimy się, że przez parę chwil będę przekazywał tylko prawdę i nic więcej. A później trochę pokłamię, aby pokazać wam kontrast między tymi. I powiem początek i koniec każdego z tych prawdy i fałszu. Tak, aby wszystko było jasne, dobra? Zaczniemy od prawdy. Tak więc teraz, przez chwilę będę przekazywał wam tylko prawdę. Dopóki nie powiem stop. Więc uwaga, odliczamy. 3, 4 i ry, prawda. Stop. Teraz kłamiemy.
poopowiadamy trochę o prawdzie, kłamiąc. I jeszcze raz, może trochę jaśniej, prościej, bardziej bezpośrednio, abyśmy mieli jasność. Jak otwieram usta, kłamie. Jak pojawia się w twoim umyśle myśl, jesteś w stanie rozróżnić słowa, kłamstwo. To już jest zejście na poziom materii. Dowolna myśl, dowolne słowo. I owszem, Bóg jest miłościwy. Jeżeli jesteś bardzo pogrążony w złudzeniach i nie rozumiesz niczego innego, język złudzeń zostanie wykorzystany, aby cię z nich wyciągnąć. To, co natomiast dzieje się parę kroków dalej, jak już trochę się oswoisz z prawdą, to jesteś proszony, aby wejść w nią bardziej. I na wcześniejszych etapach swojej wędrówki dzięki wiatrowi mamy trochę więcej prawdy w tym przekazie. Na wcześniejszych etapach swojej wędrówki bardzo istotny był poziom słów, poziom koncepcji, bez którego nie mogłeś iść dalej, bo ta prawda była zbyt pusta, zbyt nienamacalna. I te koncepcje były używane, słowa były używane, książki były używane. Nagrania były używane, tekst, rozmowa była używana, ale im dalej w las, tym bardziej jesteś wzywany do wchodzenia w prawdę. W tą prawdziwą prawdę. Dlatego jeszcze raz powiem to jedno zdanie. Specjalnie dla tych paru opornych umysłów, które po prostu nie rozumieją. Słowo równa się kłamstwo. Słowo powstałe w czasie oczywiście. Czyli myśl powstała w czasie, składająca się ze słów powstałych w czasie, jest kłamstwem. Jest kłamstwem w taki sposób i na takim poziomie, ponieważ to jest perspektywa. I tak jak promieni słońca jest nieskończenie wiele i każdy jest, z nich jest perspektywą czy ucieleśnieniem słońca, tak każdy z nich jest inny i leci w innym kierunku, w inną stronę. Pod innym kątem padają. I nie są tym samym. I tak to, czego słuchasz w tym miejscu, wskazuje tylko na słońce, ale nie jest słońcem. Może ci to posłużyć, aby wejść w prawdę. Może ci to posłużyć. I do tego proszę cię, wykorzystuj wszystkie te nagrania. Cały ten tekst, wszystkie te słowa. Do tego wykorzystuj tylko i wyłącznie. Do powrotu do prawdy, w której ta droga do Boga, którą kroczysz, staje się nieistotna, bo jesteś u celu. I nie ma znaczenia, co było w piętrze lasu. Jeżeli jesteś na szczycie, nie ma znaczenia, co tam było. Nie ma znaczenia, że 30 razy się przewróciłeś, albo 300, albo 300 tysięcy. Nie ma znaczenia, że zamiast iść na szczyt i cieszyć się wszystkim,
hulałeś na lewo i prawo, w piętrze lasu, w niższych partiach. Nie ma znaczenia, że pogubiłeś drogę po drodze gdzieś w wyższych partiach lasu, w piętrze kosodrzewiny na przykład. Nie ma znaczenia, jeżeli jesteś na szczycie. Na szczycie możesz być teraz. Teraz w prawdzie. Teraz w prawdzie.